Dzień dobry, jeszcze przed 8.15 witam Państwa. Dziś rozmawiamy o petycji, która pojawiła się w internecie dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i w powiecie. Rekrutacja w przyszłym roku, ale niepokój rodzicielski, chyba uzasadniony, już teraz jest obecny. Organizatorzy nazywali całą akcję Ratujmy zapomniane podwójne rocznik dzieci 2008-2009. Pod petycją dzisiaj sprawdzałem rano, udało się zebrać ponad 7 tysięcy podpisów. To jest bardzo dużo, jak sobie przypomnę, ile dzieci w tym roku aplikowało do poznańskich szkół. W studiu inicjatorki akcji pani Ewa Rysiukiewicz i pani Katarzyna Trzeciak, radna gminy Komorniki. Witam pani serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry słuchaczom. To tak sobie chciałam również jeszcze dodać, że inicjatorem jest również nasz kolega radny gminy Dopiewo, Klemens Krzywosądzki. Czyli jesteśmy we trójkę, Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani losem swoich dzieci, ja także. To zsynchronizujmy nasze rodzicielskie zegarki. Ja jestem ojcem dziecka, które poszło jako siedmiolatka do szkoły i też będzie rekrutowana w przyszłym roku. Panie? Ja jestem mamą chłopca, który był rekrutowany, będzie teraz w 8 klasie, ale niestety poszedł do szkoły wcześniej, miał 6 lat. Moja córka również poszła do szkoły w wieku lat 6, obecnie ma 13 i w momencie zdawania egzaminów nadal będzie miała lat 13 i podczas całego procesu rekrutacji będzie to jeszcze 13-letnia dziewczynka. A my się wszyscy spotkamy tak naprawdę w przyszłym roku przy tych systemach edukacyjnych, może biegając pomiędzy szkołami, jeżeli okaże się, że z papierami trzeba gdzieś się przemieścić, żeby próbować dziecko w tym znowu podwójnym roczniku, czy może trochę mniejszym, ale cały czas nie znamy tych danych, wziąć i uratować w tym całym systemie. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście możemy bać się powtórki z tegorocznej rekrutacji, tego horroru, który spotkał dzieci, które się w tych dwóch rocznikach próbowały dostać do szkół ponadpodstawowych. Mhm. Tak, uważam, że musimy się bać i uważam, że będzie nas czekał jeszcze większy horror, chyba że organy samorządowe, miasto Poznań, powiat będą ze sobą rozmawiać i znajdą jakieś konstruktywne rozwiązanie problemu. Co do ilości dzieci, tutaj koleżanka będzie mogła... No właśnie, chciałem się zapytać, na ile dysponujecie danymi, które by... Bo ja słyszałem bardzo różne opinie, jeżeli chodzi, czy będzie mniej, czy więcej dzieci. Wy sobie pewnie jakoś to przeliczyliście w systemie, w tym wszystkim, jak to wygląda. Tak. I ma być naprawdę gorzej niż jeszcze w tym roku? No myślę, że tak. I zaraz myślę, że te liczby padną. Generalnie chodzi o to, że w 2015 roku przymusowo, zaznaczam, rozpoczęły edukację zarówno 6-letnie dzieci urodzone w 2008 roku, jak i 7-letnie urodzone w drugiej połowie 2009 roku. Stąd ta nieszczęsna kumulacja, która teraz nas spotyka. No i jedną z dotkliwych konsekwencji tamtych wydarzeń jest to, że teraz mamy zdublowaną ilość dzieci startujących do tych szkół ponadpodstawowych. Z tego, co zdążyłyśmy tutaj w internecie wyszperać i się dowiedzieć, to tych dzieci będzie około 16 tysięcy. Natomiast wiemy, że w tym roku w tej rekrutacji uczestniczyło około 13 tysięcy dzieci. Także mamy o jeszcze dodatkowe 3 tysiące dzieci więcej w tej rekrutacji, a wiemy doskonale, jak przebiegała ona w tym roku. To jest obliczone na zasadzie... Skąd te dane tak naprawdę, jeżeli chodzi o te 16 tysięcy? Ubiegły rok to są dane z portalu oświatowego. Tak. Natomiast tegoroczne dane, to są również doniesienia prasowe. To są również nasze informacje z gmin. Z portali internetowych też robiłyśmy research w gminach, w których mieszkamy, ile tych dzieci statystycznie jest. Także myślę, że jest to faktycznie liczba około 16 tysięcy, aczkolwiek ona nie jest precyzyjna. Ja rozmawiałem z Przemysławem Foligowskim, dyrektorem Wydziału Oświaty Miasta Poznania. On mówił, że jego zdaniem większość sześciolatków poszła w tegorocznej rekrutacji, jeżeli chodzi o poznańskie dzieci. One powinny, teraz powinno być mniej tych dzieci, które byłyby z tego rocznika poprzedniego, czyli tych starszych dzieci. Natomiast pytanie jest o powiat poznański, o w ogóle Wielkopolskę, bo przecież wiele dzieci aplikuje też do poznańskich szkół. No i tu chyba te dane są trochę inne. Być może stąd będzie to wynikało. Tak naprawdę do końca też nie wiemy, mam wrażenie. Natomiast panie takim dosyć mocnym zawołaniem mówić o tym, że ratujmy zapomniany rocznik. Czy on rzeczywiście jest zapomniany? Ja myślę, że on nie tylko jest zapomniany, ale on jest zapomniany podwójnie. Co mam na myśli? Nie dość, że jest to rocznik podwójny,
o czym mam wrażenie nikt nie pamiętał i jakby odnoszę wrażenie, że się nie przygotował na tą nadchodzącą falę, a było o tym wiadomo przecież od 8 lat. Te dzieci no nie przygotowali się, bo widzieliśmy, co się działo przecież jeszcze w pierwszych dniach września. To były dantejskie sceny. Także dla nas jest to oburzające jako rodziców, że system oświaty nie był przygotowany na to, że te dzieci przecież w tym momencie będą aplikowały do tych szkół średnich i się na to nie przygotowały. Więc to jest jedna sprawa, w której czujemy, że te dzieci są zapomniane. Drugi aspekt tematu to to, że tam są dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku 6 lat i 7 lat. Naszym zdaniem te dzieci nie mają takiego samego rozwoju emocjonalnego, społecznego. Sztuka jest sztuka, uczeń to uczeń. Niestety nie. To są dzieci o różnym stopniu rozwoju, wrażliwości. A w przypadku tak małych dzieci to półtora roku, czy często nawet 2 lata, bo się zdarzają takie przypadki, że mamy dzieci z końcówki 2009 roku z grudnia, które w tym momencie mają 12 lat. Niestety się załapały jeszcze. W jaki sposób one mogą konkurować z dziećmi o tyle starszymi? Chciałabym tutaj to podkreślić, że w tym kolejnym roku rekrutacji oba roczniki będą brały udział w rekrutacji o podwyższonej poprzeczce, o podwyższonych kryteriach punktowych. Tak, bo z roku na rok przecież te progi punktowe tego dotychczas rosły. Nie było. Teraz spotkaliśmy się z tym w tym właśnie roku. Mając doświadczenia, wielu rodziców przecież ma doświadczenia z wcześniejszych rekrutacji. Przecież mają rodzice starsze dzieci. I doskonale widzą, że te progi punktowe, które w tym roku były do spełnienia, są bardzo wyśrubowane w porównaniu do poprzednich. Ja tu widzę bardzo dużo rodzicielskich emocji. Ja sam podzielam. Tak naprawdę boimy się o los naszych dzieci. Tylko pytanie jest takie, czy czują państwo, że w tej chwili jest jakieś wzmożenie zainteresowania ze strony organów prowadzących? No to jest oczywiście miasto Poznań, to jest Starostwo Poznańskie, ponieważ to one są. To znaczy tak, na razie tego nie czujemy, przynajmniej ja osobiście. Myślę i po to jest nasza akcja. Po to jest nasza akcja, żeby zainteresować organy samorządowe, czyli właśnie te organy, które są kompetentne do rozwiązywania problemu. Zmusić do refleksji. Zmusić do refleksji. Sytuacji tegorocznej rekrutacji. Ponieważ czerpiemy z doświadczeń poprzedniego rocznika. To, co przeżywały dzieci, to, co przeżywali ich rodzice, nie chcemy tego przeżywać. Proszę państwa, to był eksperyment troszeczkę tak naprawdę na tych dzieciach. Mam wrażenie, że my trochę jesteśmy w innej sytuacji, bo już wiemy, jak to może wyglądać. No ale nie chcemy, żeby nasze dzieci wyglądało. To jest akcja i po to jest ta petycja, żeby uniknąć tego koszmaru. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, jak dużo osób podpisało tę petycję, jeżeli to jest ponad 7 tysięcy osób, jeżeli w ubiegłym roku, w tym roku rekrutacyjnym startowało te 13 tysięcy osób, to proszę sobie pomyśleć, jak duża jest skala zainteresowania ze strony rodziców. Mówi to też do urzędników tutaj. Szczerze, mamy na różnych polach. Oczywiście petycja, cieszymy się, że jest takie poparcie, że dostrzegają rodzice problem. Ale również działamy składając pisma, apelując do posłów wszystkich opcji, żebyśmy czy będziecie mogli, pukać żeby się, tak długo, aż zostaniecie usłyszeni. Są pewne propozycje, które pojawiały się tuż po tej nieszczęsnej rekrutacji. Wiem, że między innymi kuratorem zapowiedział krótszy proces rekrutacyjny, że przede wszystkim będzie więcej czasu. Wcześniej się dowiedzą dzieci, czy się gdzieś dostały, nie dostały, czy w drugim terminie, czy w drugim naborze, czy z odwołania. Więc jest to jakaś jedna z opcji. No myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Ale to jest wtórne rozwiązanie, bo to cały czas jest kwestia miejsc w szkołach. Dokładnie. To znaczy tak, w tej naszej petycji, w tych naszych pismach my apelujemy przede wszystkim o to, żeby zwiększyć ilość tych miejsc, bo to jest jakby podstawa, tak, że ta liczba miejsc w szkołach średnich musi być adekwatna do ilości dzieci, która w tej rekrutacji będzie. To jest możliwe, bo być może jest odpowiednia liczba nawet sal, tylko czy jest wystarczająco nauczycieli, bo mówi o tym też miasto. Chciałabym, żeby wybrzmiało, że mnie Poznań i powiat również miał taki problem w 2019 roku. Wtedy mieliśmy rocznik uczniów kończących gimnazjum oraz rocznik uczniów kończących 8 klasy. I ja sprawdziłam sobie dane i wtedy mieliśmy wniosków ponad 17 tysięcy. Oczywiście to są dane prasowe. I wtedy Poznań i powiat z tym
problemem sobie poradził. Była zmianowość, wiedzieli po prostu włodarze. To gdybyście miały, panie, wybór, to wolicie zmianowość, byleby tylko tak naprawdę tych miejsc zabrakło. No szczerze powiedziawszy, tak, tym bardziej, że tutaj chodzi o zwiększenie ilości miejsc i szans, tak naprawdę. Poza tym jest jakiś problem, jeśli chodzi o Poznań mimo wszystko, bo ja to porównuję z innymi dużymi miastami. Tam też przecież był podwójny rocznik, który szedł do szkół ponadpodstawowych i sobie jakoś z tym poradzono lepiej. Ja nie mówię, że idealnie, bo były też miejsca, gdzie ponad 2000 uczniów się nie dostało. Na przykład w Łodzi było tych uczniów 367, tak sobie A Łódź jest zdecydowanie większym miastem. Szczerze powiedziawszy, do końca nie wiemy, z czego to wynika, natomiast wiemy, że to faktycznie nie tylko Poznań, tylko inne miasta tak, również. Ale u nas to by padło najgorzej z dużych miast w Polsce. Po prostu, tak statystyka pokazała. Być może dlatego, nawet gorzej niż Warszawa. Być może dlatego ten nasz ruch rodzicielski ma miejsce właśnie tutaj. Inny pomysł. Powiat poznański zaproponował miastu, że przejmie część szkół ponadpodstawowych, tych, które leżą na obrzeżach, tam, gdzie często dojeżdżają dzieci, na przykład poznańskie ogrody. To jest taki hub tutaj z tej zachodniej części naszej aglomeracji. Na przykład 4. liceum ogólnokształcące, które mogłoby i deklarują, że przyjmą w tym momencie każdą nieograniczoną, jakby niemalże, ilość dzieci, które się dostaną. No ale pytanie jest takie, na ile jest to, pani już ten pomysł podoba, bo już powiem od razu, miasto Poznań powiedziało nie, nie oddamy naszego liceum. Nam ten pomysł się nie podoba, bo uważamy, że to nie załatwi problemu nadchodzącej rekrutacji. No liceum numer 4, jak pan tutaj to taki przykład wspomniał. Oczywiście. Przykład oczywiście. No nie pomieści wszystkich uczniów, jeżeli będziemy mieli ponad 16 tysięcy wniosków. Nawet to, jeżeli tylko część uczniów będzie aplikowała. Natomiast to jest pierwsza rzecz, że to nie rozwiąże problemu rekrutacji nas teraz czekających nasze dzieci. A druga rzecz, to tak naprawdę nie znamy kryteriów tego przejęcia, jak to miałoby wyglądać czy nie będzie. Zastanawiamy się, czy to będzie oznaczało w praktyce to, że dzieci z powiatu będą miały poniekąd odcięty dostęp do tych szkół poznańskich. Czy to oznacza jakby, że teraz będzie podział na szkoły powiatu tak, tak i tyle do nie nich może, będą... Że to jest zasada dyskryminacji, mamy równe powszechną dostępność miasto Poznań też inną propozycję. Na razie tak powiedziałbym, że to jest rzucone do takiego przewąchania społecznego, używając nieładnego słowa. To jest kwestia osobnej rekrutacji. To znaczy się osobno miałby przeprowadzać powiat, osobno Poznań. W tej chwili to była wspólna rekrutacja. No i oczywiście to nie znaczy, że dzieci z powiatu poznańskiego nie mogłyby, czy z jeszcze dalszych okolic być w szkołach poznańskich. Natomiast sam proces byłby osobny, co miałoby pewnie troszkę, podejrzewam, zniechęcić jednak te dzieci z poza Poznania, no bo dwa osobne procesy, osobne składanie dokumentów, osobne chodzenie, pilnowanie terminów. Jest to jakaś pewna trudność administracyjna. Co pani na to? To znaczy tak, ja uważam, że ten pomysł jest niedopuszczalny do realizacji. Przede wszystkim dlatego, że konstytucja gwarantuje nam to, że każdy z dzieci powinno mieć równy dostęp do tej edukacji. Jeżeli będziemy oddzielne dwa procesy rekrutacyjne przeprowadzać i tak jak pan mówi, jakieś tam kłody pod nogi tym dzieciom rzucać, no to nie będą miały tej samej szansy skorzystania z tej bazy oświatowej te dzieci, które są z powiatu, co dzieci z Poznania i na odwrót, bo być może część dzieci przecież z Poznania ma ochotę gdzieś tam uczyć się w placówkach wyspecjalizowanych w jakiejś konkretnej branży, a będących na terenie powiatu. Także ja sobie tego szczerze powiedziawszy nie wyobrażam. Ja przed programem mówiłem o pomysłach, które możemy ewentualnie mieć na to. Może to rzeczywiście powinien być jakiś system wczesnego ostrzegania, jakieś ankiety wypełnione przez uczniów przed rekrutacją jeszcze, którzy deklarują, no gdzie pójdą i pewnie w dużej mierze z jakąś tam poprawką, to jest jakaś dana, jakiś inny pomysł na to, żeby że jak najbardziej, bo jeszcze nie skończyłam o tym, o co my apelujemy tutaj w tych petycjach i tych naszych pismach. Po pierwsze to ta liczba miejsc, natomiast druga sprawa, bardzo dla nas ważna, to właśnie to, jak ta rekrutacja ma przebiegać i jak docelowo mają funkcjonować te szkoły. Ilu zmianowość ma być, jak liczne mają być te klasy. My już teraz na etapie zachęcania dzieci do pójścia do jakiejś placówki i wyboru tych szkół musimy wiedzieć, jak ta szkoła będzie funkcjonowała. I o to też apelujemy, żeby ta oferta edukacyjna była dostosowana do potrzeb tych dzieci. I wcześniej przedstawiona, tak? I przede wszystkim, żebyśmy my rodzice mieli wcześniejszy feedback, ale nie kwiecień. W maju mamy egzaminy. To powinno się zdarzyć do końca roku, żebyśmy my rodzice wiedzieli, no tak kolokwialnie rzecz ujmując, na czym stoimy. A mamy już listopad. Przecież władze... Zegar bije. Zegar bije, czas ucieka, a my w dalszym ciągu nie wiemy, na czym stoimy i nasze dzieci.
to dalsze kroki w takim razie ze strony państwa? Będziecie próbowali spotkać się z urzędnikami miejskimi? Oczywiście, jak najbardziej. Grafik mamy dosyć obfity. W tym tygodniu mamy kilka spotkań z różnymi decydentami. Chciałabym zaznaczyć, że działamy całkowicie apolitycznie. Apelujemy do wszystkich stron, zarówno poznańskich, jak i powiatowych. Do wszystkich drzwi uderzamy. Do wszystkich drzwi uderzamy tam, gdzie się da. Chcemy nagłośnić temat, bo uważamy, że skoro petycję podpisało ponad 7 tysięcy osób, no właśnie, to przypominam tę liczbę. Proszę państwa, drodzy panowie urzędnicy, włodarze, nie zapominajmy o dzieciach z rocznika 2008-2009. Ewer Siukiewicz, Katarzyna Trzeciak z inicjatywy, która przypomina o rekrutacji przyszłorocznej. Trochę taki gęsi kapitoliński dzisiaj zagęgaliśmy, no ale mam nadzieję, że gdzieś tam to gęganie dotrze. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.